Dzień dobry Państwu. Jestem w Lublinie. To jedyne duże miasto w dzisiejszych granicach Rzeczpospolitej, gdzie historia wschodu i zachodu tak cudownie się ze sobą przeplatają. Lublin pełen jest pamiątek historycznych. Lublin jest pełen śladów dawnej kulinarnej przeszłości. O tym wszystkim będę chciał w dzisiejszym programie Państwu opowiedzieć. Jednym słowem, będzie to Lublin na talerzu w historycznym sosie. Jeśli ktoś choć trochę interesuje się historią, i to nie tylko historią Lublina czy też Polski, ale i historią Europy, swe pierwsze kroki w tym mieście winien skierować do klasztoru i kościoła dominikanów. Dużo się dziś mówi o integracji europejskiej i równie powszechnie zapomina, że to właśnie Lublin winien być jej ikoną. Bowiem to właśnie tutaj, 1 lipca roku 1569 podpisano Unię, Unię łączącą Litwę z koroną. W jej wyniku powstało trzecie co do wielkości państwo w Europie, czyli trzecie co do wielkości państwo ówczesnego świata. A główne uroczystości po podpisaniu Unii odbyły się właśnie tutaj, u dominikanów. Zaraz po podpisaniu Unii posłowie odśpiewali w kościele Te Deum, a w tym pomieszczeniu, w refektarzu, najprawdopodobniej odbyła się uczta. O samej uczcie kilka słów za chwilę. Ten dziedziniec jeszcze nie wygląda zbyt pięknie, ale muszą Państwo wiedzieć, że w roku 1886 ukazem władz carskich klasztor odebrano dominikanom. Swoją własność odebrali całkiem niedawno. Nie wiemy, co jedzono na uczcie po podpisaniu Unii Lubelskiej, ale możemy z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać, że jednym z dań była żubrzyna. Tak jest. Mięso z żubra, w tamtych czasach całkiem popularna dziczyzna. To jest, proszę Państwa, mięso z żubra. Zarówno mięso, jak i przepis mam dzięki dobrym ludziom, których Państwo będą mieli okazję jeszcze dzisiaj poznać. Żubr, jak każda inna dziczyzna, wymaga najpierw marynaty. I to będzie specyficzna marynata, ponieważ najpierw mięso razem z jarzynami drobno pokrojonymi, czyli cebulą, marchewką, porem, selerem oraz odrobiną rozmarynu wrzuca się do jednego naczynia, a następnie, proszę Państwa, zamraża. Tak jest, ponieważ mięso razem z jarzynami zamrażane, a potem rozmrażane, idealnie przechodzi tym wszystkim, co na marynatę się składa. To jest najszybszy, najprostszy i jeden z najlepszych sposobów na to, by mięso przeszło tym, w czym jest zamarynowane. Mięso po rozmrożeniu piecze się. Piecze się, podlewając je odrobiną czerwonego wina, dodając do niego trochę suszonych grzybów oraz nieco czosnku. I tutaj właśnie jest takie mięso upieczone. Proszę się nie denerwować, to nie jest koniec potrawy, a w zasadzie początek. Dopiero to posłuży nam do dania, które za chwilę zrobię. Ponieważ teraz to właśnie mięso należy przesiekać. Upieczone mięso, tak jest, sieka się, potem formuje i smaży. Najlepiej je siekać przy pomocy takiego właśnie brutalnego tasaczka. Posiekałem żubra. To brzmi tak dumnie, że chyba sobie to wpiszę do curriculum vitae. Teraz już nie będzie się czym chwalić, muszę posiekać pora, a to prawie wszyscy w swoim CV mają. Drobno posiekany por, który znajdzie się tutaj w tej misce. Zatem pory do żubra i w tej misce jeszcze znajdzie się jajko, które wszystko ładnie zwiąże. To mięso jest samo w sobie dość kleiste, z tego będę formował coś w rodzaju befsztyków, ale najpierw całość trzeba wyrobić, wsadzić w to dłoń i na jednolitą masę właśnie wyrobić. Masa gotowa. Przed usmażeniem trzeba opanierować siekaną żubrzynę w mące, zatem należy na deskę wysypać nieco mąki, dłońmi uformować coś w rodzaju siekanych kotlecików i po prostu z obu stron w mące je opanierować.
bardzo zgrabne. Kotleciki przed położeniem na patelnię należy dłonią rozpłaszczyć. One będą na niej przebywać tylko chwilę. Przecież to mięso, jak Państwo pamiętają, jest uduszone, więc całość musi się tylko zagrzać i lekko zezłocić. Zajrzyjmy do tego garnka, bo tutaj ładnie skwierczy, dusi się niezbędny do żubrzyny garnitur, czyli prawdziwki. A teraz nie pozostaje mi nic innego, jak po prostu włożyć te kotleciki na patelnię. Tutaj jest rozgrzana oliwa i obsmażyć je z obu stron. A oto Państwo Marta i Stanisław Stelmachowie z Pułankowic, to Państwu właśnie zawdzięczam ten przepis. Pan Stanisław poluje, pani Marta gotuje, uszczęśliwiając klientów zajazdu. Proszę Państwa, to już się chyba nadaje do zdjęcia z patelni. Tak, jak najbardziej. Rumiane i przyjemne. Ja myślę, że możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że właśnie żubra jedzono na uczcie po podpisaniu Unii Lubelskiej. Przecież to wtedy była zwierzyna, która w Kniejach bardzo często się przewijała. No tak. Żubr był chyba najwdzięczniejszym tematem łowów i w związku z tym coś trzeba było z tym mięsem zrobić. No właśnie. Najlepiej, ponieważ to jest na pewno najlepsze mięso z dziczyzny, bo cały bukiet ziół i lasu, to już to w tym mięsie jest, to się wyczuwa nawet teraz, wystarczy odrobinkę spróbować i powąchać. No więc ja bym zachęcał Państwa gorąco, żeby spróbować tego, nie dlatego, żeby Państwo nie wiedzieli, jak żółb smakuje, dlatego, żeby Państwo mogli stwierdzić czy się udało, czy byłem pojętnym uczniem. Bardzo proszę. Zrobiłem to dokładnie tak, jak Państwo kazali. No nie jest to może tak ładnie podane, ale też warunki polowe. Ja chyba zaraz też odrobinkę spróbuję. Ja potrzymam pół miejsca, będzie wygodniej. Ja podmucham nawet Pani. Chyba razem. No rzeczywiście, jest Pani ostrożna, tak. Żeby nie najpierw Państwo, a potem ja. Spróbujemy zatem razem. No ja nic nie mówię najpierw. To jest to? Powinno być, tak. Pachnące, soczyste. Wspaniałe. I drodzy Państwo, naprawdę poszukajcie. Mięso z żubra można bez większego problemu dzisiaj kupić. Po zjedzeniu czegoś takiego, aż ma się ochotę podpisać Unię z Litwą. Dotarłem do piwnic pod budynkiem dawnego Trybunału Koronnego. Wiemy z całą pewnością, że kiedyś mieściła się tutaj karczma. Wiemy również, że z pewnością jadali tutaj Mikołaj Rej oraz Jan Kochanowski. A zatem potrawa, którą jadał Mikołaj Rej. Najpierw stosowna cytata jego autorstwa. Sięgam po Księgę Smaków Lubelszczyzny autorstwa Waldemara Sulisza. Jak Państwo posłuchają, to być może się zorientują, o jaką potrawę chodzi. Ano izba ciepła, ano w kominie gore, ano potraweczek nadobnych nagotowano, ano grzaneczki w czasze, a rozkosznym piwie miasto karasków pływają. Tak jest, chodzi o zupę piwną, inaczej faramuszkę, inaczej birmuszkę, inaczej gramatkę, nie mylić z gamratką, bo to po staropolsku oznaczało wszeteczną dziewkę. Skoro polewka piwna, to oczywiście w garnku mamy piwo, jasne, słabo zobowiązującym smaku. Ten smak piwa nie może nad wszystkim dominować, więc zwykłe, jasne piwo. I teraz kolejne składniki muszą do garnka powędrować. Nieco kminku, trochę masła, nieco cukru i trochę soli. I to wszystko powinno w towarzystwie chleba, który zaraz wykroję i dodam, jasnego chleba żytniego się gotować. Ukroję więc solidną jego pajdę. Proszę nie przerażać, rzecz będzie przecedzana, więc nawet nie trzeba skórki z tego chleba skrawywać. Tak go dłońmi porwę i to wszystko winno się teraz gotować. Sami Państwo słyszeli, że Rej wspominał o grzaneczkach. Więc teraz trzeba rzeczone grzaneczki zrobić. Na patelnię wrzucam resztę masła, no nie całą, ewentualnie dodam potem więcej. Z tego samego chleba, który już w zupie jest, wykrawuję kostki i będę je na tym maśle podsmażał.
Masło jest gorące, zatem grzanki wędrują na patelnię, a tutaj bardzo ładnie wszystko się gotuje. Ta zupa nie musi się bardzo długo gotować. Chodzi o to, żeby chleb rozmiękł, a kminek oddał swój smak wywarowi. Chleb rozpadł się już prawie całkowicie, zatem można zupę przecierać. Bardzo proste, potrzebujemy tylko takie sitko, oto metalowe, o bardzo drobnych oczkach. Nie używajmy tutaj nowoczesnych mikserów, nie tylko dlatego, że przepis jest starodawny, ale chodzi również o to, żeby niektóre rzeczy na tym sitku zostały. Na przykład kminek powinien właśnie zostać na sitku, nie latać po zębach, a tylko oddać swój smak. Więc teraz stopniowo wlewamy to na sitko i po prostu przecieramy, tak żeby ten miąższ z chleba już w postaci takiej gładkiej masy częściowo dostał się do wywaru. Co miało przejść przez sitko, przeszło. Jeszcze zdejmujemy drewnianą łyżką tutaj te resztki chleba. O, to całą zupę zagęści. Były różne wersje takiej faramuszki. Również zaprawiano ją żółtkami, dodawano do tego śmietanę, dodawano do tego twaróg. Ja tylko dodaję na końcu nieco świeżego masła. I proszę Państwa, ta zupa jest gotowa do jedzenia. Więc już należy, tak jak pisał Mikołaj Rej, dodać tutaj trochę grzanek, świeżutkie grzanki z jasnego, żytniego chleba, przyrumienione na maśle i do tego zupa. Proszę Państwa, mam dwie porcje, kto chce, bardzo proszę. Bardzo proszę, jak ktoś chce, to zapraszam do stołu. Tylko najpierw pytanie. Nie, to jest konkurs, to jest konkurs. Dostanie zupę ten, kto powie, że jest dobra. Kto zdobył Puchar Anglii w piłce nożnej w roku 1948. No dobra, dobra, inne pytanie. Kto robił Mikołaj Rej? O Boże, poeta polski pisarz. Z okresu odrodzenia. No dobrze, to pani już odpowiedziała. Bardzo proszę. A, dobrze znać historię, proszę. A teraz może dla pani jakieś pytanie. Jakaś cytata z Reja, co Rej powiedział? Podpowiem pani. I niechaj to narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi i swój język mają. Bardzo proszę. No jak? No naprawdę super. Super. Drodzy Państwo. No, zupa z piwa niesamowita. Imdź Rej patrzy się na nas z nieba i zaciera po staropolsku swoje dłonie. Oto kaplica Trójcy Świętej na Lubelskim Zamku. To właśnie tu, na zamku, podpisano akt unii. Ta kaplica, jej freski, to wspaniały przykład sztuki bizantyńsko-ruskiej. Freski, które ukończono w roku 1418, fundował król Władysław Jagiełło. Wśród nich odnajdujemy jedyne tak wierne malarskie przedstawienie jego postaci. Twarz króla, który był zawołanym myśliwym i niejednego żubra w życiu polowym. Piotr, herbu Prus, Jerzewski, data 1569, Unia factum est cum ducatum Litwanie. Napis z tamtych czasów, wyryty przez Piotra Jerzewskiego. Unia z księstwem litewskim jest faktem. Swoją drogą to bardzo brzydko ryć coś na freskach, ale to jest przykład chuligaństwa z XVI wieku. Na końcu, jak to zresztą na końcu zwykle bywa, znalazłem się w Hadesie. Na szczęście nie jest to prawdziwe inferno, a Hades w cudzysłowie. W tych piwnicach mieścił się kiedyś klasztor, zresztą klasztor żeński, a potem składy wojskowe. Dziś jest to prawdziwa kulturalna instytucja, klub, w którym również bardzo dobrze się jada. A do Hadesu chwilę wcześniej zstąpił autor cytowanej już Księgi Smaków Lubelszczyzny, prezes Kresowej Akademii Smaku. Drodzy Państwo, oto Waldemar Sulisz, tutejszy filar kulinarny. Kłaniam się nisko. Witam serdecznie. Filar, no jesteś filarem w końcu. Skoro tyle wspaniałych przepisów masz w swoim archiwum, zbierasz przepisy miejscowe. Zbieram od lat, szukam coraz dziwniejszych. To jest jeden z najbardziej oryginalnych, najbardziej zaskakujących. No właśnie, co to będzie, bo jeszcze nikt nic nie wie przecież. Ser
żółty domowy. Ser żółty domowy. Czy to jest coś, co robi się tutaj od lat? No chyba tak. To robi się co najmniej od lat 200, a nawet 300, szczególnie w miejscowościach położonych nad Bugiem. Aha. Ale mamy takie wiadomości historyczne, że taki ser wyrabiał Mikołaj Rej. A dokładnie sprowadził tu pasterzy wołoskich, tak, którzy wyrabiali mu bunt. Proszę Państwa, jeśli prezes Kresowej Akademii Smaku twierdzi, że taki ser musiał jeść Rej, to znaczy, że jest to prawda. Prosiłeś mnie, bym mleko, masło oraz ser kupił koniecznie na targu. Czemu nie w sklepie? Jest to warunek konieczny, ponieważ ze sklepu, z twarogu ze sklepu ser nam nie wyjdzie. Także z mleka. No właśnie, smutne czasy, kiedy mleko w sklepie nie przypomina mleka. Dokładnie. Wszystko trzeba kupić u baby. Zresztą to masło jest wspaniałe. A ono jak ono pachnie. Pachnie genialnie. To jest prawdziwe wiejskie masło. Tak. Powiedz mi, co trzeba zrobić najpierw? Najpierw musimy wlać mleko do garnka. Aha, no to już to czynię. Niekoniecznie przez sitko. Niekoniecznie przez sitko. Sitko będzie potrzebne do dalszych czynności, a nie chodzi o to, że nie mamy zaufania do baby i musimy odcedzać mleko, ponieważ w nim coś brzydkiego może się znaleźć. Więc ja od razu pod tym świecę gaz i wlewam tutaj mleko. Prawdziwe od baby, pełnotłuste, nieoszukane mleko. Ile tego mleka? Wszystko. Dobra. Ma przepiękny taki kolor, kremowy, ekri nawet. Tak, cudowne, prawdziwe mleko. Mleko nam już tutaj powolutku wrze. Mhm. Potrzebujemy taki wspaniały ser, on nam się troszkę pokruszy. Musimy go włożyć tutaj. Na razie jeden. A on się sam kruszy, jest niezwykle delikatny. I teraz musimy go po prostu dłońmi. Pływa. Dłońmi, wiesz co, wsadzę tam widelec. Mogę to pokruszyć widelcem. On będzie dodawany do mleka, kiedy ono zacznie się delikatnie gotować, tak? Tak? Nie możemy dopuścić do momentu, kiedy mleko zacznie nam się zagotowało. Tak? Aha, mocno się zagotowało. Myślisz, że już dobre mleko? Tak. Tak? Czyli co? No, dokładnie teraz będziemy zaczynać. Ono powinno tylko tak lekko mrugać? Ono powinno dokładnie tak mrugać. Ten kożuszek jest akurat wspaniały i cudowny. I teraz jest ten moment, żeby ten ser przełożyć delikatnie tutaj. I jednocześnie mieszać tak, żeby nam się to odpowiednio... Co? To mleko się zetnie, prawda? Mleko się zetnie. Się serwatka, dobrze i mówię? Zostanie nam coś, co będzie zaczątkiem żółtego sera. Aha. Ten ser się idealnie rozpadł, jest taka masa. Serwatka wpływa sobie tam oddzielnie. I teraz musimy to przez durszlak, przez płótno przelać. Doskonale. Czyli durszlak o dużych oczkach, wyłożony gazą albo pieluchą oczywiście czystą, albo płótnem. I proszę zobaczyć, na razie leci sama serwatka, ale to w środku to już jest serowa masa. Tak. Kiedy rzecz dokładnie obciekła, trzeba to odcisnąć, prawda? Dokładnie, musimy bardzo mocno to odcisnąć. Ja to zrobię, a ty zobacz, co z masłem, bo na patelni mamy naprawdę dość spory kawałek masła. O, widzą Państwo, tak. Dokładnie to wyciskam, ile tylko mocy w dłoniach. Ta serwatka nie jest nam do niczego potrzebna. Można ją ewentualnie wypić, jeśli ktoś cierpi na anemię. Ona ma bardzo dużo w sobie różnych cennych substancji. Wiesz co, Waldek, to chyba już jest w porządku. Wystarczająco jest to odciśnięte. Możemy przykładać. Czyli co, mogę wrzucać? Tak. Doskonale. Nie wiem, jak to zrobić, bo wielka ta pielucha. Zrobię to po prostu. O, tak właśnie. Gdzie to jest? Tutaj. Tak, ona nam to... Całun pieluchy się... O, przepraszam bardzo. Troszkę nam, tak. Jesteś cały w maśle? Troszkę jestem w maśle, ale to jest do uratowania. Widzę, to jest w ogóle. Odwrotnie nam to... Przywarło. Przywarło, przekładamy, tak. I teraz będziemy to łączyć z masłem. I to jest najtrudniejsza część tego procesu, ponieważ musimy dokładnie połączyć to z masłem. Masa będzie twardnieć. Ser wchłonął całe masło. Tak jest. I teraz zaczyna się moment najprzyjemniejszy. Mianowicie możemy tutaj do tej masy dorzucić swoje ulubione składniki. Doskonale.
Czyli my mamy tutaj kminek przede wszystkim. Cieszę się, że kminek jest twoim ulubionym składnikiem, bo moim również. Ser z kminkiem to wspaniała rzecz. Ile tego kminku? Możemy rzucić nawet garść kminku. No to dobrze. 3 szczypty to jest prawie garść. A 4, a jeszcze trochę. Co jeszcze? Wrzucamy teraz szczyptę sody oczyszczonej. Aha, i to jest rzecz niezbędna, prawda? O ile składniki są smakowe, dowolne, tak soda jest rzeczą konieczną. Tyle? Dokładnie. A soda jest po to, że po pierwsze pozwoli naszym brzuszkom lepiej ten ser strawić, aha, ale nie tylko. Dzięki niej w serze zaczną robić się dziurki. A proszę. Czyli pytanie, skąd są dziurki w serze, jest, odpowiedź na nie jest prosta. Jest, są z sody. Dokładnie. Sól? Sól, tak. Pieprz również? Pieprzu możemy lub nie, ale soli to jak kto lubi, żeby ser był słony? Niedużo. Ja proponuję, żebyś już teraz skosztował, czy to jest wystarczająco słone? W porządku. Dobrze. Rozmaryn na końcu? Możemy teraz dać troszeczkę gałązeczek rozmarynu, to nam doda troszkę charakteru. Aha. Dobra. Wystarczy? Tak, i teraz musimy, myślę, że potrwa to około 5 minut, musimy mieszać, żeby to zamieniło się w taką jednolitą masę, szklistą, ciągnącą się i wtedy będzie to znak, że możemy przekładać do foremki. Zatem czekamy. Proszę Państwa, wyszło to idealnie. Zawsze jak się ma domowy twaróg, domowe mleko i domowe masło, to wychodzi, prawda? Dokładnie. Proszę spojrzeć, ta masa jest bardzo jednorodna, bardzo zwarta i nadaje się już do przełożenia do foremki. Dokładnie. Ale wiesz co, tutaj zrobimy jakieś ozdobne szlaczki. Foremka wyłożona, wyłożona folią. Co, najpierw tutaj trochę kminku? Troszeczkę kminku. Taki szlaczek w środku z kminku. Trochę też gałązek rozmarynu. I teraz to trzeba będzie przełożyć do foremki, prawda? Już ci to podstawiam. Momencik, momencik, momencik. O. Przekładamy całość do foremki. Wiesz co, może tą metalową łyżką będzie lepiej odchodzić. Do drewnianej się bardzo klei. Widać, jak on pięknie się... Piękny, kleisty ser, a na razie serowa masa. Ten oto ser na kilkanaście godzin został włożony do lodówki albo do spiżarni, wyjęty i teraz oto jest w całej okazałości. Haha, Waldku, plaster dla ciebie, plaster dla mnie. Mam nadzieję, że Państwo to widzą. To w ogóle nie ma w sobie cienia grudki. Możemy ten ser nadziewać czym chcemy. Dodatki smakowe są wedle naszych gustów. Zobaczmy, jak smakuje. Mm. Waldku, proszę Państwa, taki zwykły żółty ser ze sklepu niech się po prostu schowa do budy. Przed nami całe multum hadesowych specjałów. Waldku, to jest wędzony twaróg po prostu, tak? Biały, wędzony twaróg, wędzony w zimnym dymie, bardzo długo. Kilka dni. On tak wygląda w przekroju, wspaniała rzecz, a to białe jak śnieg, to sało, czyli marynowana słonina, weź proszę, i ja też wezmę, to jest coś cudownego. To jest naprawdę coś, co... Z cebulką w środku. Uwielbiam. Sam nie wiem, na czym się skupić. Jest tutaj mnóstwo, mnóstwo wspaniałych rzeczy. Kindziuk na przykład. To są plastry kindziuka, a w środku śliwka, która była marynowana razem z kminkiem. To jest po prostu obłęd zupełny. Ale ważne jest to, co za nami stoi. Waldku. Po raz 8. Zapraszamy wszystkich tych, którzy nalewki kochają, którzy je robią, którzy badają ich tradycje, którzy szukają dobroci zaklętej w tych nalewkach i którzy kochają dzielić się tą dobrocią w butelkach zaklętą, w słojach z innymi. Drodzy Państwo, bo nalewki to naprawdę jedna z niewielu rzeczy, która jest arcypolska, która wyróżnia nas z tłumu ludzi robiących różne inne rzeczy. Tylko w Polsce można takie rzeczy spotkać, a tylko w Lublinie można spotkać takich pasjonatów, którzy turnieje nalewek organizują. Waldku, dziękuję Ci bardzo, a Państwu mówię do widzenia.